Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym odcinku. Jestem ja i jest ze mną Milki. Ja. Dzień dobry. Yay. Jesteśmy oczywiście przed naszym domkiem na Bikini Dolnym. Tak, on się prezentuje. Jak widzicie, tam już się troszkę pozmieniało, troszkę jest wybudowane w środku. Prawda. No i dom ogólnie, moim zdaniem, prezentuje się wybitnie. Jak oceniasz 10 dom? Na 10. 10 na 10. 10 na 10. 10 na 10. 10 na 10, ale mieszka w domu na Bikini Dolnym. 7 na 10. Dobrze. Chcemy wam go pokazać dzisiaj, ale poza tym, że pokażemy go wam, również chcemy pokazać ten domek SpongeBobowi, ponieważ jesteśmy ciekawi, jaka będzie jego reakcja na ten dom, który powiedział, że mamy tutaj zbudować, chciał, żebyśmy się tutaj wprowadzili i jestem ciekaw mega, czy mu się spodoba. Mam nadzieję, że tak. Ale najpierw pokażemy wam, jak ten dom się prezentuje, żebyście po prostu wiedzieli. Dobra, tutaj mamy salon. Salon, nie będę ukrywać, Emilia tutaj, że tak powiem, projektowała salon, ponieważ jej kazałem. Tak. Nieprawda, nieprawda, nie symuluj tak, bo to później widzowie będą mnie dojeżdżać. Dlaczego ty ją zmuszasz i tak dalej, nic takiego nie było, sama to zbudowałaś. Patrz, jaki telewizor mamy. Mega, kino domowe, normalnie, tak. Tu siadamy i oglądamy ten Kto ananasowy pod wodą ma dom? SpongeBob, kanciasto oporty. Coś tam dalej, już nie pamiętam, jaka była melodia dalej. Ale dobra, no tutaj mamy, spiżarnię, tu możemy... Tu na przykład nie możemy, ale chcielibyśmy, ale nie możemy. Ale tutaj też możemy. Na przykład nie możemy, tu też, tu też. Są takie skrzynki, w których nie można, a niektórych można po prostu, wiecie, to tak zależy. Od dnia zależy. Skrzynka, zobacz. O kurczę, ukryta skrzynka. Mhm. Mega. Mega. O, ona jest 10 na 10, ale ma ukrytą skrzynkę. 4,5 na 10. Tutaj mamy zejście, w sensie nie mamy, ale będzie, pewnie będzie jeszcze. Mogę. Zejście do piwnicy jakiejś się zbuduje czy coś. Mm-hmm. Tutaj mamy obraz, za obrazem jest ukryte przejście. Ukryte... Emilia, pokaż ukryte przejście. Tak jest! Ukryte przejście! Ukryte przejście! Mega, one jest 10 na 10, ale ma ukryte przejście za obrazem. 11 na 10. 11 na 10. No i tak wygląda to w sumie, czego nie widzieliście. A teraz tak oficjalnie jeszcze pokażemy wam górę, jak wygląda. Tutaj też się troszkę pozmieniało. Są dodane, prawda, takie, jakby to powiedzieć, krzaki. Na zdrowie, oczywiście. No, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jeszcze jeden cios. Nie, ja tylko jeden cios. Tylko jeden, dobra. No to najpierw od Emilii zacznijmy. Tak to tu wygląda, taki ma pokój. To wszystko było u Emilii na kanale, dlatego mnie nie widzieliście, więc wam szybko pokażę. Tutaj tak wygląda jej pokój, który sobie zrobiłam. Mieliśmy oczywiście bitwę pokojów, jeżeli nie widzieliście, to zapraszam do Emilii na kanał. Tu mamy wyjście na nasz piękny tarasik. Jest akurat noc, ale to zaraz pójdziemy w kimę i zaraz będzie dzień. Dobra, idziemy tu. Tutaj jest moje łóżko. Tu jest zejście na dół i tak się prezentuje moje miejsce. Tutaj jest bardziej zarośnięte, prawda, taka bardziej dżunglowy klimat, ale również mi się podoba. Tutaj mam piękne okno, żebym mógł tam na SpongeBoba oglądać, któremu moby pod dom podłażą. Niedobrze, niedobrze. Ale tak to tu wygląda. Ocena moja tego domu? 10 na 10. 10 na 10. Wydaje mi się, że fajny ten dom. A to co to? To jest lampa, nie? Mhm. Lampa, z... poprzedni właściciel to jest. Poprzedni właściciel. Nawet dwa, mąż z żoną. Mąż z żoną. Poprzedni właściciele tego domu, prawda, tak. Robią za lampy. Więc tak to wygląda. Dobra, słuchaj, lecimy po SpongeBoba, co? Dobra. Tak? Ale to chodź jeszcze w kimę pójdziemy, żeby był dzień. Mhm, dobra. Bo pierwsza noc w tym domu, pierwsza noc w tym domu. Ej, racja, to słodkich snów no, ci życzę. Słodkich snów. Idziemy spać. Dobra, lecę w kimę. O nie, bo SpongeBob jest na serwerze, że on pójdzie spać, czy on zobaczy, że mu się wyświetliła informacja o spaniu. Proszę, SpongeBob, idź spać, proszę. Nie no, położy się. Co on robi, kurde? Nie wiem, nie wiem, ale niech, mam nadzieję, że zauważył to i pójdzie się położyć. O nie, czekamy. O, jest, poszedł, dobra, poszedł. Dobra. Dobrze, 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 no to idziemy od razu do niego, bo trzeba z nim porozmawiać, dobra. Pokażę mu ten, dobrze, żeby... Czyli poszedł spać, czyli jest na chacie. Chodź, lecimy od razu po niego. Nie ma co przedłużać. Mam nadzieję, że jego reakcja będzie fajna. No też taką mam nadzieję. A nie, mam nadzieję, widzowie, że wasza reakcja również będzie fajna i zostawicie łapkę i zasubskrybujecie kanał. Tak, widzowie. A dodatkowo możecie zostawić komentarz, o ile nie są wyłączone, bo YouTube ostatnio robi jakieś dziwne świry pranki, i tak dalej. Nieśmieszne pranki. Nieśmieszne pranki i wyłącza komentarze. Co ty robisz? Nie wysadzaj biki. O kurde, tutaj wariacik do mnie celuje. Dobra, ale dostał ciosa, go wyniosłem na piedestał. Dobra, gdzie ty jesteś? Chodź. Na piedestał. Dobra, puk, puk. A, już idę, już, chwila. O, idzie z góry, chwila. Idzie z góry. No, hejka, siema, SpongeBob. O kurczę, otworzyła przyciskiem, co jest? Hello. O nie, SpongeBob. O, SpongeBob, jakiś problem. Wstałem dopiero przecież. Wstałeś dopiero? No dobrze, już nie śmiać się, jak słyszę jego śmiech. Chodź, powiedziałeś nam, że mamy tam wybudować domek i wybudowaliśmy. Pewnie przez okno co nieco widziałeś.
Chcemy ci go pokazać. Nie zwróciłeś uwagi. Nie zwróciłeś uwagi, albo ty okna nie masz w tą stronę. Okna nie ma na tą stronę. O widzisz, no to nie widziałeś, no to nie widziałeś, no to chodź, bo tam jest wybudowany już dom, chcemy nagrać twoją reakcję. Zobaczyć jak zareagujesz na ten dom, prawda? Jak ci się spodoba, zobaczyć, żebyś ocenił, prawda? Ocena SpongeBobowa, nie, prawda? Ile gąbek na ile, nie? Dwie gąbki. Podoba się? Patrz, takie fajne koło tu mamy ratunkowe. I Polska górą. Wow, a tu... Nie mam słów. Chodź, oprowadzimy cię po domu tak, żebyś zobaczył, jak się dom prezentuje w środku. Wydaje mi się, że ci się spodoba. Chodź, lecimy tak. Tutaj jest salon. Zapraszamy. Albo czekaj, zanim jeszcze salon, to może najpierw ocenka z zewnątrz. Ocenka z zewnątrz. Taka pierwsza, pierwszy look, no, pierwszy look. No kurczę, powiem ci, i ci. Że takie 9 na 10. 9 na 10? 10. A, 9 na 10. A co by musiało być, żeby było 10 na 10? Za mało gąbek, co? O, zdecydowanie. Zdecydowanie za mało gąbek, no dobra. No to faktycznie błąd, tego nie dopilnowaliśmy. Racja. Ale dobra, chodźmy do środka. Pierwsze tutaj salon. Tu mamy kino domowe, tu oglądamy, prawda, wow. SpongeBob. Co tutaj oglądamy? Kto ananasowy pod wodą ma dom? SpongeBob, kończa stop porty. No właśnie. Dobrze, no to tu oglądamy SpongeBoba właśnie. Macie lepszy telewizor ode mnie. Też no, taki chcę. To jest plazma, po prostu, wiesz, z czasem ale się... Ale dzięki. No, tak jakby to się mówi, bez dupki. Ja mam z dupką. Masz z dupką, no tak. I z anteną. Patrz, tu mamy spiżarnię, która jest pusta jeszcze, bo dopiero się wprowadziliśmy. Niektórych skrzynek się nie da otworzyć. Nie pytaj dlaczego. One są po prostu tak. Po prostu architekt nam się wysypał. No. Dobrze. Ale kurde. Tu mamy zejście do piwnicy, której nie ma. Nie ma, ale będzie. Nie ma piwnicy. Tu jest taki schowek. Możemy tu miło spędzać czas. Wiecie co? Spędźcie sobie go sami. Nie no, to. Jak oceniasz salon? Ocenka salonu? Czekaj! Co to jest okap? To jest okap. Tak, to jest okap, no. Wow! Co jest? Jak się cieszy z okapu, ty. No, to jest okap, taki fajny właśnie. Jak a to jest akurat... To coś jest na pewno, to coś jest właśnie, no jeszcze nie wiadomo. To jest bidon. A wiecie co to może być? To ten uchwyt na ręcznik papierowy. O! To jest właśnie to. No zgadłeś się. Tak, zgadłeś, dokładnie. To jest właśnie to. Niesamowite, a ty co, mnie umyte naczynia. Prawda. Bo Emilia no, oczywiście. No, ona dlaczego tak. Nie umyłaś? Emilia to właśnie, no ona bierze i nie umyje później. No na pewno. A tu jest mój kubek, pięknie umyty, obok zlewu, po myciu. A tu dwa takie zażygane. No i to szaluje. Cztery zażygane. Dobra, ile masz teraz przy sobie nieumytych rzeczy na biurku na przykład? Spadaj. No właśnie, nie, odwal się ode mnie. No właśnie. Możemy powalczyć. Nie było tematu. Nie było tematu. To moje zażegane kówki są jednak, przepraszam. 10 na 10 salon. Dobrze, to możemy przejść do pokoju Emilii. Ej, ale mnie teraz rozbroiłaś z tymi kubkami. No wiem. Bo autentycznie mam z dwa talerze i cztery kubki. Piętrowy pokój? Wow. Nie, czy się tak szybko, ja byłem pierwszy z tym pomysłem. Nieprawda. Tak, to prawda. Patrz, nawet możesz tutaj wejść, zapraszam na górę ciebie tutaj. Jeszcze wyżej? Jeszcze wyżej, z wyjścia na dach. Patrz. No, jest wysoko. No. Wow. I tu możemy patrzeć, jakie mamy obserwacje. Na SpongeBoba. Patrz, jak staniesz tutaj, stań tutaj, gdzie ja teraz. To ty stoisz na winoroślu. Czy tam na glonie. Ale to nie winorośle. To glon. To jest glon. To jest glon. No dobra, no to chodź tutaj, jeszcze ocenisz domek, ten pokój Emilii. Szybka ocenka, taka tutaj, prawda, jak oceniasz, bo moim zdaniem, no to tak wiesz. Fajne, ale nie więcej niż 2 na 10. No wiesz. Nie no, 3 na 10. No i dobrze, i to się rozumie. No wiesz, to SpongeBob. Nie no, ale za tą, jak to się nazywa? Antresolka, bardzo piękna. Antresolka. Dobra, chodź, jeszcze mój pokój. Antresolka jak parasolka. Chodź, tutaj książki, bo ty lubisz... Jakie rymy. Tu patrz, tu jest taka biblioteczka na książki. Prawda. I tak dalej. Ale fajna książka. Bardzo, bardzo fajna. No i tu jest mój domek. Potop? No dobra. Jak oceniasz? Znaczy mój pokój.
Co, ty masz podwójne wejście na górę? Ja mam podwójne wejście na górę, ja mam dwie antresole. Ej, jak w dżungli. Jak w dżungli. No, tu mnie troszkę denerwuje to, bo jak się schodzi, to się tak na ten zawisi. Więc ja to może wyniosę stąd. No i jak oceniasz? I tu jest też wyjście na górę, tu mam łóżko. Co, ty masz potrójne piętro? I tu jest wyjście na balkon. Ja mam potrójne piętro. Potrójne piętro. Raz, dwa, trzy. No, jak oceniasz? No tu chyba 10 nie, na 10. Nie no, 8 na 10. No, no i to ja rozumiem. Nie, to ty miałeś podwójny, on ma potrójny. No i co mnie to interesuje? On mnie to wszystko zgapia. Nieprawda, nieprawda, ja to zbudowałem szybciej. Ja szybciej skończyłem, ja czekałem jeszcze na nią, aż ona skończy. Tak, to ona tu przychodziła i kradła moje pomysły. A masz wejście na dach? Mam, no oczywiście, że tak. Nie widziałeś? Czy? No nie, no tylko łóżko. Czyli jednak 9 na 10. Wow! 9 no na 10! 3 na 10, a Filip ma 9 na 10. No bo miałaś mieć 2 na 10, ale tak. Za wejście jest 3 na 10. Zawyżyliśmy. Zawyżyliśmy. A patrz, SpongeBob, bo jak tu staniesz, to się stoisz na glonie. Wow! Ale wow! Fajnie! Wow, dobra, to chodź, idziemy na dół w takim razie. I będę potrzebować twojej oceny takiej... Takiej ostatecznej, ostateczności oceny, prawda, na sam koniec, jak oceniasz dom, tak wiesz, full wypas, nie? Może bez domku Emilii, bo on zaniży nam troszkę średnią. A to trzeba użyć matematyki. Patrz, no wiesz co ogląda? Tego, który pod wodą ananasowy ma dom. Spędź, bo w końcu stop porty. Dokładnie, dobra, chodź, wychodzimy tu na zewnątrz i dawaj, oceń ten budynek tak z zewnątrz jeszcze, znaczy nie, z zewnątrz już ocenić, ogół, patrząc na ten budynek, ogół, znasz środek, ogół, oceń. A toast? No. Toast, pamiętasz jaką dałem ocenę całego na zewnątrz domku? 9. 9, dobra. To 9, tamto 10, to jest 19, tak? Tak. Pokój Emilii, 3. No przestań spać, bo no czemu ty taki 22. Jesteś po prostu? 22 na 10. Twój pokój był 9 na 10? Tak, tak. 31. Wie, no to macie ocenę całego domu, 10 na 10. 10 na 10. No i dobrze, bardzo dobrze. No czyli widzisz, Smażow, czy dobrze wykorzystaliśmy, bo powiedziałeś nam, że mamy tutaj nie wybudować syfu. Nie wybudowaliśmy. No i nie ma syfu, jest piękny domek, no. Jesteśmy... To przypomina mi rurę z tego statku, tu koło ratunkowe. Bo to jest taki fajnie. Kawałek statku, taki prawda, troszkę no. Już rozwalony, ale jest kawałek statku. No dobrze, SpongeBob, dziękujemy ci bardzo. Zbliża się noc, trzeba iść spać. Ja w tym momencie, prawda, my idziemy jo, drugą noc. Nie się na SpongeBoba tego tam, jak to wygląda. Wow. Fajny SpongeBob, wow, no. Ale ty tylko stary. Ze skafota by tu było. No nie, ty dobrze wyglądasz, ty to nie ma to tamto. Dobra, SpongeBob, trzymaj się, my lecimy w kimę, bo już noc idzie, trzeba iść spać. Trzym się, do zobaczenia jutro, elo. Do jutra, pa. Dobra, SpongeBob zrobił reakcję piękną, no nie, no podobał mu się nasz dom, czyli to jest najważniejsze. My lecimy ponownie w kimę, ponownie do naszych, ty do swojego pokoju 3 na 10, moje ja do zęby. Swojego 9 na 10. Moje zęby, z tymi zębami po prostu idziesz tam, fajnie. I nie, ja tak, po prostu, nie ja już, zęby. ja... Wyniesz te talerze w końcu. Dobra, ja już lecę, a nie można jeszcze spać, bo jeszcze nie ma nocy, jeszcze tak, jeszcze zaraz musi zajść. Słuchajcie, dobra, nieważne, kończymy odcinek w tym momencie, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku, trzymajcie się, pozdro, elu!